Dzień dobry, nazywam się Wojciech Szacki, a Państwo słuchają podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich, prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 4 marca. To pierwszy dzień z potwierdzonym przypadkiem koronawirusa w Polsce. Nie wiemy, jak wielu Polaków zachoruje w ciągu najbliższych dni. Nie wiemy, jak sprawnie państwo poradzi sobie albo nie poradzi z zagrożeniem. I nie wiemy wreszcie, jak epidemia wpłynie na preferencje w wyborach prezydenckich. Tę sprawę na pewno będziemy uważnie śledzili. Dziś z Joanną Sawicką i Ryszardem Łuczynem porozmawiamy zaś przede wszystkim nie o epidemii, nie o faworytach wyborów, lecz o kandydatach z drugiego szeregu. Jak im idzie w kampanii? Czy któryś z nich może zacząć gonić Małgorzatę Kidawę-Błońską? A może już goni? Zacznijmy może od lidera PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Miał dobrze przyjętą przez media konwencję w Rzeszowie. Podobno takiej konwencji w historii PSL nie było. 4000 ludzi, entuzjazm i Paulina Kosiniak-Kamysz, żona i kandydatka na pierwszą damę, która skradła scenę i zachęciła swojego męża do wyjścia na nią, mówiąc: chodź tygrysie, scena jest twoja. Co się dzieje w kampanii lidera PSL? Rzeczywiście warto zacząć od Pauliny Kosiniak-Kamysz. Cytując klasyka, a odnosząc się do Władysława Kosiniaka-Kamysza, można powiedzieć, że ma też inne zalety żonę. Przy czym w tym przypadku rzeczywiście Paulina Kosiniak-Kamysz pokazała, że potrafi przemawiać i zwróciła uwagę na konwencję PSL-u. Kiedy Jarosław Kaczyński mówił o Agacie Dudzie w ten sposób, to ona nie zabrała głosu na konwencji Andrzeja Dudy, zwracając raczej uwagę w negatywnym sensie. Natomiast rzeczywiście ta konwencja została bardzo dobrze przyjęta i jak rozmawiałem wczoraj z ludowcami, to oni podkreślali, że dostają telefony z gratulacjami, że ta konwencja dała im dużo energii. I rzeczywiście wygląda na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz radzi sobie naprawdę ostatnio zupełnie nieźle. Była seria sondaży, cały czas teraz są jakieś sondaże. Ostatnio kolejne badania pokazują, że to on jest bezsprzecznie tym trzecim kandydatem w tym momencie. On ma ostatnio właśnie jakieś 11%, trzymając się kilka punktów przed konkurencją. Natomiast w porównaniu ze styczniem, średnia z lutego i z jednym badaniem marcowym, to tak naprawdę Kosiniak-Kamysz nie odnotował jakiejś specjalnej różnicy. To znaczy on miał wtedy średnio około 7-8 i obecnie też tak wypada, więc jeszcze musimy trochę poczekać. Natomiast po tej konwencji rzeczywiście sobotniej było tylko jedno badanie, a ta konwencja wywołała bardzo dużo entuzjazmu i komentarzy. A skąd ten entuzjazm? Znaczy rozumiem, że 4000 ludzi wiwatujących zawsze robi wrażenie. Zdaje się, że 3. Albo 3000. No w każdym razie kilka tysięcy osób zawsze robi dobre wrażenie w takich obrazkach telewizyjnych, ale co kandydat ma nam do powiedzenia? Na czym on opiera swoją kampanię? Co on proponuje? Jest kilka takich głównych tematów kampanii Kosiniaka-Kamysza. Jednym z tych, które na pewno warto zauważyć i o którym sami ludowcy często mówią, jest kwestia przedsiębiorców, co też jest związane z aktywnością ruchu Kukiz15 w kampanii. Ludowcy mówią o tym, że te postulaty skierowane do przedsiębiorców zdobyły im kilka procent głosów w wyborach parlamentarnych i dlatego teraz one też mocno wybrzmiewają. Ostatnio Kosiniak-Kamysz podkreśla też te inne postulaty ruchu Kukiz15, typu dzień referendalny czy wprowadzenie sędziów pokoju. I są oczywiście te nieco starsze postulaty PSL-u, na przykład emerytura bez podatku, o której oni już od jakiegoś czasu mówią. No i oczywiście nieśmiertelne choćby zrównanie dopłat dla polskich rolników z tymi dla rolników z zachodniej Europy. Jan, a myślisz, że Kosiniak-Kamysz przełamie tę klątwę PSL-u wieloletnią, zgodnie z którą kandydat PSL ma zawsze wynik gorszy niż partia w wyborach parlamentarnych? Przypomnijmy, że tu chodzi o ponad 8% głosów. Tak, ja myślę, że ma na to szansę. Też myślę, że to, co pokazała ta konwencja i z tego, co rozmawiałam z politykami PSL-u, to zmiana polega na tym, że też członkowie tej partii uwierzyli
że Kosiniak-Kamysz może być prawdziwym kandydatem na prezydenta, że ta kampania jest też ich kampanią, że partia potrafi zrobić dobrą, skuteczną, ciekawą konwencję, pokazać się z jakiejś nieoczywistej i ciekawej strony i oni też mogą się przez to włączyć w tę kampanię. A ponieważ to jest, jak wiadomo, najliczniejsza partia w Polsce i też poprzednie kampanie kandydatów PSL były nieskuteczne o tyle, że ten elektorat po prostu nie chodził na wybory, albo jeżeli chodził, to niekoniecznie głosował na kandydata PSL. Myślę, że teraz ta mobilizacja będzie na pewno większa. Kampanię lidera PSL będziemy się jeszcze uważnie przypatrywali, ale teraz może skręćmy w lewą stronę i zajrzyjmy, co słychać u Roberta Biedronia, który również zmaga się z tym problemem, że sondaże, Kosiniak już to przełamał, ale do niedawna tak było, natomiast Robert Biedroń wciąż zmaga się z tym problemem, że sondaże pokazują, że jego poparcie jest niższe niż poparcie dla formacji, której jest kandydatem. Rzeczywiście on ma ten problem i kiedy pytałem o to sztabowców Biedronia, to głównym powodem, który oni wskazywali, było to, że wciąż nie bardzo Biedroń potrafi przekonać do siebie ten starszy, bardziej konserwatywny elektorat SLD. Że z powodów, powiedzmy, kulturowych część tego elektoratu nie bardzo chce głosować na kandydata lewicy. Ale tutaj rozumiem, są daleko idące gesty pod adresem tego elektoratu. Oczywiście, Biedroń zaprosił na przykład do grona swoich doradców Stanisława Cioska i Janusza Zemkego, którzy kojarzą się z czasami, kiedy lewica była silniejsza, wręcz monopolistyczna, zwłaszcza w przypadku Cioska, który jeszcze w latach 70. był ważną postacią w PZPR-ze. No i to jest taki ewidentny ukłon w kierunku tego starszego elektoratu. Natomiast też rozmawiałem wczoraj z jednym politykiem lewicy, który powiedział, że to nie tylko o to chodzi. To znaczy, oczywiście, że takie gesty są ukłonem w stronę tego starszego elektoratu, ale chodzi również o budowanie powagi Biedronia. Sztab lidera Wiosny jest świadomy tego, że on ma kłopot z deficytem powagi. Twierdzą, że udało się już go częściowo przełamać, a pokazywanie Biedronia w towarzystwie takich osób z jednej strony, jak Ciosek czy Zemkę, z drugiej, co zostało mało dostrzeżone w Polsce, ale z drugiej strony w towarzystwie dużego formatu polityków europejskiej lewicy, typu premier Hiszpanii czy premier Finlandii, ma pomagać budować tę powagę. Ja zachodzę w głowę, jak to się dzieje, żyjemy niby w świecie polityki sprofesjonalizowanej, że Robert Biedroń daje wywiad dla Super Expressu i opowiada o swoich podróżach zagranicznych i mówi, że teraz jest tanio w kierunku chińskim, to tam się pewnie ze swoim partnerem wybierze. Czy nikt na tym nie panuje, czy nikt nie wie, że będzie taki wywiad? Przecież wiadomo, że to jest wpadka, wiadomo, że to jest kontrproduktywne. Jeśli on ma budować swoją powagę, to mówiąc o tym, że on sobie pojedzie na wycieczkę do Chin, bo tam jest tanio dzięki koronawirusowi, no tę powagę burzy. Masz jakieś wytłumaczenie na takie zachowanie? Ja nie mam wytłumaczenia i nie ja jeden go nie mam. Kiedy pytałem o to polityków lewicy, to weź przestań było, zdaje się, najłagodniejszym komentarzem. I rzeczywiście sporo da się usłyszeć narzekania na to, że no ile by się nie budowało tej powagi Biedronia, tak on zawsze wyjdzie, powie coś głupiego, no i przeszkadza całemu procesowi. Tak było w przypadku właśnie tej rozmowy z Super Expressem, kiedy powiedział, że wyleci do Chin. No, głupia i niepotrzebna wrzutka, która tylko zaszkodziła kampanii. Nie wiem, po co on to robi. Tak, ale to dla mnie jest bardzo zaskakujące, że Biedroń nie potrafi jakoś pójść dalej, wzrosnąć w sondażach. Mam wrażenie, że wszyscy kontrkandydaci są niesamowicie konserwatywni i taka Kidawa-Błońska, która powiedzmy jako jedyna może rywalizować z Biedroniem o lewicowy elektorat, nie robi żadnych ukłonów w stronę tego lewicowego elektoratu. W ogóle nie zahacza o żadne sprawy światopoglądowe. Nie daje w ogóle żadnego powodu, żeby lewicowy elektorat zwrócił się w jej stronę. Więc pytanie, gdzie jest ten lewicowy elektorat, skoro Biedroń ma tak niskie poparcie? A pamiętajmy jeszcze, że z kolei Andrzej Duda kłaniał się w stronę lewicowego elektoratu, mówiąc, że rozważy poważnie podpisanie ustawy o związkach partnerskich. No dobrze, wrócimy jeszcze pewnie do obu kandydatów tych partyjnych, tych liderów partii, którzy startują, ale teraz chciałbym jeszcze na chwilę przejść do kampanii Szymona Hołowni, która, ja mam takie wrażenie, raczej gaśnie niż się rozpala, ale może wyprowadzicie mnie z błędu. Szymon Hołownia
mało się przebija do takiego głównego nurtu. On oczywiście prowadzi kampanię na co dzień. Miał takie całe swoje tournée po Polsce, otworzył 15 biur regionalnych w ciągu tygodnia. To było dosyć spektakularne, bo tam miał różne konferencje prasowe, zbierał podpisy w mediach społecznościowych. To rzeczywiście było dobrze pokazane i przedstawione. I oni to nazywają jego konwencją, to znaczy nie będzie miał konwencji takiej jak miała Kidawa-Błońska, Andrzej Duda czy Władysław Kosiniak-Kamysz. Hołownia wciąż jeździ po Polsce, wciąż ma spotkania, porusza kolejne tematy, natomiast wydaje mi się, że jemu po prostu brakuje narzędzi, żeby się przebić do głównego nurtu. Też to, co mu zapewne przeszkadza, to są tematy kampanii, które są dominujące, a w które jemu trudno się wbić, czyli obecnie na przykład koronawirus. Tak, jeżeli przez cały poniedziałek była mowa o koronawirusie, było posiedzenie Sejmu, on nie ma żadnego posła, nie ma żadnego przedstawiciela w Sejmie, też ma niewiele osób w sztabie swoim, które chodzą po mediach i się wypowiadają. Rozmawiałam ze sztabowcami Hołowni, jak oni będą się zachowywać w tym kontekście, no bo temat koronawirusa jest takim ewidentnym tematem, który sprzyja polaryzacji. Czegoś symbolem był pojedynek na mycie rąk między marszałkiem i wicemarszałkiem Senatu. Na przykład dosyć żenująca scena, ale rzeczywiście też symboliczna. No i Hołowni też myślę, że przeszkadza takie bardzo moralne podejście do polityki, bo jego sztabowcy zarzekają się, że w żaden sposób politycznie nie będą wykorzystywać tematu koronawirusa, że to jest zbyt poważny temat, żeby robić na nim politykę, że jedyne, co Hołownia będzie robił w tej sprawie, to będzie nawoływał do spokoju, dziękował lekarzom za to, że oni biorą na siebie ten ciężar i to brzemię, czy też wezmą w przypadku epidemii w Polsce i na pewno nie zamierza tego politycznie wykorzystywać, co brzmi ładnie i oczywiście wszyscy możemy z tym sympatyzować, bo można uważać, że tak się powinno robić. Natomiast wiadomo, że kontrkandydaci tak moralni nie są i po prostu mogą korzystać. Czy tak naprawdę chodzi o moralność. No, polityk, jeśli mamy do czynienia z dużym problemem społecznym, ma obowiązek działać i reagować, a nie mówić, że on nie będzie na tym uprawiał polityki, bo to jest niemoralne. Ale on nie mówi, że nie będzie reagował. Tylko ta reakcja będzie taka bardzo spokojna i bardzo jednoznaczna w jedną stronę. Tak myślę, że to, na czym inni politycy mogą skorzystać, to z jednej strony rząd, który będzie pokazywał, w jaki sposób sprawnie sobie radzi z zagrożeniem, a z drugiej strony opozycja, która może się budować na wzroście emocji. Koronawirus to jest w ogóle temat, w którym trzeba być dość ostrożnym, bo można z jednej strony popaść w to, w co popada Szymon Hołownia, czyli kompletnie zniknąć, ale z drugiej strony można mieć taką wpadkę, bo ja to uznaję za wpadkę, jak Małgorzata Kidawa-Błońska, która w piątek, zdaje się, domagała się na Twitterze ujawnienia od rządu prawdy na temat koronawirusa, czym ściągnęła na siebie sporą krytykę za sianie paniki. I słusznie zresztą. I słusznie. I dlatego tutaj trzeba uważać. Można, tak jak powiedzmy Biedroń robi, nawoływać do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale już sianie paniki w rodzaju tweetów Kidawy-Błońskiej już jest niebezpieczne dla kampanii. Ja niedawno sobie wrzuciłem do Google Trends hasła nazwiska kandydatów na prezydenta oraz koronawirus i różnica, jeśli chodzi o częstotliwość wyszukiwania przez Polaków kandydatów na prezydenta i koronawirusa, no to było kilkadziesiąt razy. Znaczy gdzieś tam pod chmurami był ten wykres z koronawirusem i przy ziemi płasko te nazwiska kandydatów na prezydenta. W przypadku Kosiniaka-Kamysza chyba to była różnica 50 razy na korzyść koronawirusa, jeśli można tak powiedzieć. Więc rzeczywiście to pokazuje, jak bardzo koronawirus wysysa tlen z kampanii prezydenckiej. Natomiast tutaj warto wspomnieć, że to, że koronawirus jest kilkadziesiąt czy niemal 100 razy częściej wyszukiwany, to jeszcze nie znaczy, że ma 100 razy większe zasięgi, bo ja z kolei porównywałem zasięgi publikacji na temat części kandydatów z zasięgami publikacji na temat koronawirusa. No to pod koniec lutego dzienne zasięgi publikacji na temat koronawirusa, no to było tak, że nawet 10 razy do każdego internauty w Polsce to mogło dotrzeć. Natomiast na temat Andrzeja Dudy mniej więcej 3 razy mniej, więc to już jest trochę inna skala i to pokazuje tylko, że ludzie nagle potrzebują informacji o koronawirusie, ale niekoniecznie nagle potrzebują informacji o Szymonie Hołowni. Chciałabym powiedzieć jeszcze 2 słowa o Hołowni. No ja się zastanawiam, jak to będzie dalej wyglądało z tą jego kampanią, bo on buduje swoje poparcie na po prostu szeregu spotkań, które przeprowadza zresztą bardzo sprawnie. On ma wysoką frekwencję. Ci, którzy przychodzą na te spotkania, często są z nich zadowoleni, usatysfakcjonowani, ponieważ on potrafi przemawiać, a z drugiej strony właśnie rezygnuje z takich kroków, które pozwoliłyby mu wyjść do szerszej publiki, typu konwencja. I on jest bardzo taki radykalny w tym, że on nie będzie wydawał wielkich pieniędzy na takie duże wydarzenie. Może dlatego, że ich nie ma.
też nie ma tych pieniędzy, ale umówmy się, w 3 tygodnie zebrał prawie 1 000 000 złotych. Jeżeli to prawda, że konwencja Kosiniaka-Kamysza kosztowała 100 tysięcy złotych, no to mógłby przeznaczyć nawet na mniejsze wydarzenie, ale żeby skupić uwagę na chwilę, żeby przedstawić wreszcie jakąś swoją taką konkretniejszą wizję, poglądy, żeby wyjść też na to pole walki polityków, którego on tak bardzo unika, ale wydaje mi się, że samymi takimi spotkaniami musiałby ich naprawdę mieć setki, tysiące, żeby skutecznie powalczyć o dwucyfrowy wynik. Tak, on dramatycznie potrzebuje pokazać, że ma poglądy i zrobienie jakiegokolwiek, nawet niedużego eventu by mogło mu w tym pomóc. Skądinąd wiemy, że jutro ma przedstawić szerszą wizję z takimi konkretniejszymi poglądami, więc ciekawe, jak to będzie wyglądało. O ile można grymasić i narzekać, kwękać na kampanię Hołowni, to kampanii Krzysztofa Bosaka ja w ogóle nie widzę. Nie wiem, czy to jest kwestia mojej bańki, czy rzeczywiście nic się w niej nie dzieje ciekawego. Za dużo tam się rzeczywiście, zdaje się, nie dzieje. Ja się oczywiście przypatruję tej kampanii nieco bliżej, więc widzę to. Ale Bosak ma kilka kłopotów. Między innymi, tak jak Hołownia, ten, że nie ma pieniędzy. Tu akurat sprawa była dość głośna, ponieważ Konfederacja sama nagłaśniała temat tego, że banki nie chciały dać im kredytu na kampanię. Skoro nie ma kredytu na kampanię, nie ma pieniędzy, nie bardzo mogą sobie pozwolić na robienie wielu wydarzeń. Z tego co wiem, mają być 2 konwencje. Jedna jakoś tak na 1,5 miesiąca przed wyborami i druga chyba tydzień przed 10 maja. Kampania w ogóle Bosaka jest w pewnym stopniu odwrotnością kampanii Roberta Biedronia. To znaczy, o ile Biedroń, co jest zresztą jedyną moim zdaniem słuszną strategią dla niego, podkreśla to, że jest jedynym lewicowym kandydatem, mówi sporo o kościele, mówi o aborcji, mówi o usługach publicznych, no to Bosak z kolei podkreśla, że on jest jedynym prawicowym kandydatem. Z mojej perspektywy to jest oczywiście nieprawda, ale Bosak na tym próbuje ugrać. No i podobnie jak Biedroń, on się ogranicza do pewnej puli elektoratu, przy czym ta pula jest jeszcze znacznie mniejsza niż w przypadku Biedronia, dlatego że Bosak szuka wyborców wśród osób o skrajnie prawicowych poglądach. Zarazem liberalnych gospodarczo pewnie. Zarazem liberalnych gospodarczo, tak, to jest ten komponent korwinistyczny w tej kampanii. No i ja uważam, że ten komponent korwinistyczny pomógł Konfederacji wejść do Sejmu, natomiast Bosak na razie rzeczywiście jakoś sobie nie radzi z nagłaśnianiem tego. Też kwestie przedsiębiorców na przykład w pewnym stopniu podbiera Konfederacji PSL, więc ci przedsiębiorcy nie muszą wybierać radykalnej Konfederacji, tylko jeśli szukają jakiejś formacji, która dużo mówi o ich problemach, to mogą skierować się w stronę ludowców. Ja mam wrażenie, że media publiczne zupełnie inaczej traktują Konfederację, bo ja pamiętam te ostatnie tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, tam Konfederacja była bez przerwy obecna w wiadomościach. Najpierw TVP chciała zamilczeć Konfederację na śmierć, a potem nagle było bardzo dużo o Konfederacji, bardzo nieprzychylnie, ale zarazem TVP nagłośniła istnienie Konfederacji i wiele osób w PiS-ie twierdziło, że to była świadoma decyzja Jacka Kurskiego, który chciał tak naprawdę, żeby Konfederacja weszła do Sejmu. Tam były nawet jakieś teorie spiskowe, że najpierw nie pokazali sondażu z Konfederacją, która przechodziła przez próg wyborczy, żeby przegrać proces i później o tym poinformować. Można w to wierzyć lub nie, ale takie opowieści na prawicy są. Natomiast teraz, jeśli ktoś jest atakowany poza Małgorzatą Kidawą-Błońską z kandydatów, to przede wszystkim Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja nie widzę jakiegoś wielkiego ataku na Roberta Biedronia. Szymon Hołownia jest raczej niedostrzegany, ale i Krzysztof Bosak jest jakby poza obiegiem. Nie widzę go ani w mediach publicznych, ani w mediach liberalnych, a mediów konfederackich w zasadzie nie ma. Media konfederackie są, ale w internecie, więc trochę trudniej to spostrzec, włączając telewizor. Rzeczywiście zdaje się, że media publiczne przyjęły trochę inną strategię w tym wypadku, choć nie jest też zupełnie prawdą, że Bosaka tam całkiem nie ma, bo czasem, choć rzadko się pojawia, o czego nagłośnienie sam mocno dba, zwracając uwagę, że powiedzmy po kilku miesiącach w końcu go gdzieś zaprosili do mediów publicznych. Teraz zrobimy krótką przerwę i zapraszamy po tej przerwie. 8 marca opublikujemy specjalne wydanie podcastu Polityki Insight. Będziemy rozmawiać o równości płci na rynku pracy, karierze zawodowej kobiet i możliwej zmianie na lepsze. Istnieje wiele rozwiązań, które można i należy wdrażać, by dawać kobietom i mężczyznom równe szanse na rynku pracy.
Może to robić rząd, może to zrobić wielki biznes, mogą wreszcie zająć się tym przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, pracownice i pracownicy. Wraz z moimi gościniami, Katarzyną Broniarek z IKEA, dr Justyną Pokojską z Delab UW oraz Dominiką Bettman, prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jednocześnie prezeską Siemensa w Polsce, opowiemy o tym, jak można na co dzień praktykować lepszy świat. Ja nazywam się Monika Helak i zapraszam do słuchania naszego reportażu już 8 marca. Partnerem odcinka jest IKEA. Rozmawiamy o tym trzecim kandydacie, ponieważ wygląda na to, że jest w Polsce pewna prawidłowość, że pod koniec kampanii jeden z tych kandydatów spoza prowadzącej dwójki nagle zaczyna rosnąć i osiąga całkiem dobry wynik. W 2005 roku Andrzej Leper miał ponad 15% głosów. W 2010 roku Grzegorz Napieralski miał ponad 13% głosów, a w liczbach bezwzględnych miał wynik nawet lepszy niż Andrzej Leper. W 2015 roku, to już pewnie wszyscy dobrze pamiętamy, Paweł Kukiz zdobył ponad 20% głosów. I chciałbym was zapytać, kto z tych kandydatów, o których rozmawialiśmy, według was będzie tym trzecim, na czym zyska i jaki procent poparcia będzie miał? Może Aśka najpierw. No, wydaje mi się, że tu będzie oczywista rywalizacja między Kosiniakiem a Hołownią, przy czym na tym etapie wydaje się, że Kosiniak ma większe szanse zostać tym trzecim kandydatem. Wydaje mi się, że Kosiniak ma mniejsze pole do poszerzenia elektoratu, to znaczy wydaje mi się, że on ma mniej grup, z których potencjalnie może czerpać, ale z drugiej strony wciąż nie widzimy w jego kampanii Pawła Kukiza chociażby, czy też różnych byłych polityków Platformy, czy innych formacji, którzy przyłączyli się do Koalicji Polskiej, którzy powinni Kosiniaka w tej kampanii wspierać i rozumiem, że jeszcze ich zobaczymy i tu jest jakieś tam pole do wzrostu. Hołownia teoretycznie ma więcej grup, bo przynajmniej, jak twierdzą jego sztabowcy, oni czerpią z elektoratów bardzo różnych partii i różnych grup społecznych. Dlatego mógłby też urosnąć, no ale potrzebowałby jakiegoś momentu, potrzebowałby czegoś, na czym mógłby się wybić, jakoś zaistnieć, a na razie nie potrafi tego zrobić. A na przykład, tak sobie myślę, Małgorzata Kidawa-Błońska opowiedziała się dość wyraźnie przeciwko uchodźcom, co pewnie pomoże jej w rywalizacji z PiS-em i pewnie nie mogła uniknąć takiej deklaracji w sytuacji, gdy ta fala uchodźców znowu jest u bram Europy. Nie wiadomo, jak to się skończy, ale niewykluczone, że to będzie ważny temat w kampanii prezydenckiej. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, trzeba chronić granice. To jest takie podejście bliskie pisowskiemu, no ale to wzbudziło szaloną niechęć środowisk liberalnych. Też pewnie wielu katolików otwartych się sprzeciwia takiemu podejściu. Czy to jest szansa na przykład dla któregoś, no przede wszystkim dla Szymona Hołowni, na zajęcie jakiegoś stanowiska, które by mu pozwoliło trochę uszczknąć głosów Kidawy-Błońskiej? Tak, on zresztą nawet wczoraj się wypowiadał o migrantach i rzeczywiście jest bardziej od Kidawy-Błońskiej otwarty w tych sprawach. Mam wrażenie, że Kidawa jest tak skupiona na swoim elektoracie i żeby on nie uciekał jej na prawo i lewo, że będzie jej bardzo ciężko poszerzać w jakiś istotny sposób swoją grupę wyborców w drugiej turze. Mówię przede wszystkim o elektoracie lewicy, gdzie ta niechęć do Platformy i do Kidawy-Błońskiej jest ogromna i to widać w sondażach, ale też słychać w rozmowach osobistych, że bardzo wielu wyborców lewicy po prostu nie chce głosować na Kidawę-Błońską w drugiej turze i przez to rzeczywiście będzie jej trudno tę drugą turę wygrać. Gdyby zamiast niej w drugiej turze był Hołownia albo Kosiniak-Kamysz, to też pokazały jakieś badania, że być może tym kandydatom byłoby łatwiej. Nie dlatego, że są bardziej lewicowi i łatwiej im przyciągnąć ten elektorat lewicowy, tylko dlatego, że elektorat lewicowy jest po prostu do nich mniej zrażony i mniej agresywnie czy niechętnie się do nich odnosi. Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące trzeciego kandydata, ja zacznę od tego, w kogo nie wierzę, a w przeciwieństwie do Aśki, ja nie wierzę w Hołownię. Po pierwsze dlatego, że nie ma zaplecza, po drugie, że no, cały czas jest nijaki. Jeśli on nie stanie się jakiś, to absolutnie nie wierzę w to, że on może mieć trzeci wynik. Żeby on miał jakieś takie nośne hasło, tak jak Kukiz miał te JOW-y. Nikt nie wiedział, o co chodzi z tymi JOW-ami, tylko chodziło o to, żeby zwalczyć system, zniszczyć partiokrację. To nie miało za wiele sensu, ale zadziałało. No ale Paweł kampania Pawła Kukiza to była kula energii, to był żywioł. No właśnie. A tutaj... A tu nie mamy ani hasła, ani energii, więc ja w to zupełnie nie wierzę, mówiąc szczerze. I rymując przy okazji odrobinę. Spodziewałbym się, że tym trzecim kandydatem będzie Kosiniak-Kamysz,
Natomiast na nie jakoś tak bardzo dalekim czwartym miejscu widziałbym Biedronia, bo jednak ci lewicowi wyborcy pewnie z pewną niechęcią, ale no, na kogo mają zagłosować jak nie na niego? To jest prawda, że on jest jedynym lewicowym kandydatem w tych wyborach, więc nawet jeśli może on nie jest najpoważniejszy, może nie cieszy się największym zaufaniem, chociaż mu ostatnio podskoczyło, no to pewnie w tej pierwszej turze duża część elektoratu lewicy wybierze tego Biedronia, więc ja bym to widział tak, że Kosiniak, Biedroń, Hołownia. A Bosak to już daleko. Aśka, jeszcze kolejność? Myślę, że Biedroń będzie czwarty, a któryś z kandydatów Kosiniak, Hołownia będzie odpowiednio trzeci i piąty. No dobrze, a ostatnie pytanie, bo tak krążymy wokół tego tematu, ale go nie dotknęliśmy. Czy którakolwiek z osób, o których dzisiaj rozmawialiśmy, może wejść do drugiej tury? Bardzo by mnie to zaskoczyło. Musiałoby się wydarzyć coś dużego, coś bardzo nieprzewidywanego. Kidawa Błońska też musiałaby się jakoś bardzo mocno potknąć, co nie jest niemożliwe. Wszyscy wiemy, że Małgorzata Kidawa-Błońska ma problemy z wypowiadaniem się, ma dużo wpadek. Na pewno czekają kandydatów jakieś debaty przed wyborami. Na takiej debacie wyobrażam sobie, że zabłysnąć może Kosiniak-Kamysz, że Kidawa raczej wypadnie średnio albo marnie. Hołownia też ma szansę wypaść w porządku, bo jest sprawny w przemawianiu. Natomiast sama debata nie wystarczy, to musiałoby się wydarzyć kilka rzeczy, to znaczy i Kidawa musiałaby mocno spaść z jakiegoś powodu, z powodu jakiejś wpadki czy wydarzenia i któryś z kandydatów musiałby dostać nagle wiatr w żagle. Ja sobie wyobrażam już na koniec jeden scenariusz, w którym ta pierwsza tura mogłaby się potoczyć inaczej niż to sobie dzisiaj wyobrażamy, czyli Szymon Hołownia gaśnie, rezygnuje. Były takie przypadki, wielu kandydatów się wycofywało jeszcze przed pierwszą turą. Brakuje pieniędzy, brakuje pomysłu, brakuje energii i większość wyborców przechodzi do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Władysław Kosiniak-Kamysz rośnie do mniej więcej 15%. Później jest udana debata i jakimś cudem mógłby dogonić Małgorzatę Kidawę-Błońską, ale zgadzam się, że jest to scenariusz bardzo mało prawdopodobny. Nie wyobrażam sobie natomiast nikogo innego w roli takiego czarnego konia. A na razie to wszystko. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.